Zima to nie jest czas zasypywania przez rolników gruszek w popiele, to może być czas dla tych, którzy już nie zasiali oziminy, na to, żeby wybrać odpowiednią uprawę, odpowiednią roślinę, na której można odpowiednio dobrze zarobić. Teraz trzeba o tym pomyśleć, jest ostatnia chwila i tutaj proponuję to, co zawsze proponujemy w naszym portalu TV Agro, proponuję zastanowienie się nad uprawą jakościową, ekologiczną, specjalną. Wiadomo, że wielkoobszarowe gospodarstwa, duże plantacje wypierają mniejsze, bo są w stanie taniej wyprodukować dużą ilość produktu i ta masowa produkcja na areale 10-20 hektarów może być niekonkurencyjna. Dlatego proponuję, nawet z dopłatami, proponuję zastanowienie się, czy w ogóle dla polskiego rolnictwa, ale także dla państwa, dla pana, dla pani, który to oglądacie, nie jest pomysłem właśnie spróbowanie uprawy ekologicznej, jakościowej, specjalnej. Nawet na małym areale, powiedzmy 1 hektara, można zasiać kukurydzę, która da plon 10-tonowy z tegoż hektara, która może być sprzedawana od razu, na przykład jako popcorn, jako kukurydza na popcorn, w przydomowym gospodarstwie. To jest pomysł, który jest powszechnym we Francji, we Włoszech. Jeździmy po tych krajach często już teraz, także pewnie państwo na wakacje i widzimy, że w przydomowych gospodarstwach, no także w Niemczech, sprzedaje się jakościowe produkty prosto z pola, ale właśnie o lepszych cechach niż te na plantacjach masowo produkowane na sethektarowych gospodarstwach. I tutaj taka popcornowa, symboliczna kukurydza może być konkurencyjna, bo nie ma pośredników, bo od razu trafia z przydomowego saraju, takiej szopki, do klienta, który może do nas przyjechać. Dzięki dotacji Agencji Rynku Rolnego możecie państwo z tej szopki zrobić sklep nieźle promowany dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Więc z tego sklepu bezpośrednio trafia do kupującego i można wtedy te cechy sprzedać w odpowiedniej cenie. Nie musi być to duża produkcja, może być właśnie ten malutki areał, choćby hektarowy, a zysk duży. Zachęcam państwa do czytania naszego portalu, zachęcam państwa do analizy produkcji tego typu i podjęcia wyzwania po to, żeby zarobić, po to, żeby awansować polskie rolnictwo i dobrą jego markę.